Jak to jest żyć w ciemności? Nie myślę o tym. Widzę świat takim, jakim jest. Tyle, żeby światła. Czasami trudno jest sobie coś wyobrazić. Na przykład morze albo rekino. Ale trudniej jest znaleźć dwie takie same skarpetki. Mam na imię Łukasz, jestem w Tono od 3 lat. Wszystko już robię sam i chcę zostać w przyszłości wykładowcą historii. Kiedyś nie umiałem sam gdzie dojść, a teraz biegam i chodzę po całym ośrodku właściwie bez laski. Wiem, jak zrobić herbatę, obiad czy zdrowy koktajl. Idzie mi całkiem dobrze, czasem nawet uczę innych. Uważam, że to właśnie trochę mnie tak ukształtowało do przyszłego życia, bo takie rzeczy mi się przydadzą, jak będę już starszy i będę sam musiał sobie przecież robić obiad. Nauczyłem się takich prac technicznych, wycinanie czegoś, przybijanie. No i to też przydaje się, bo coś samemu zrobić, to już będę potrafił. Ośrodek to moje miejsce. Dzieci uwielbiają spędzać czas w kuchni i są dumne z tego, że potrafią same sobie w niej poradzić. Tu nabierają pewności we własne siły. Wspieramy ich odwagę i zaufanie do świata. Oczywiście chodzą do szkoły i uczą się jak wszystkie inne dzieci, ale to, co najważniejsze, uczą się samodzielności. Poznają świat. Wiem, że tego, czego nauczą się podczas zajęć w naszej szkole, będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Jestem dumna z moich uczniów, gdy widzę, jak cieszą się z każdej nowej umiejętności. Nie boją się używać narzędzi, różnych sprzętów, tylko odważnie przygotowują to, co lubią najbardziej. Od 20 lat BSH pomaga Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi. I za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję w imieniu własnym i naszych uczniów. W BSH jesteśmy szczęśliwi, że już 20 lat możemy wspierać ośrodek w Laskach. Pomagamy dla lepszego jutra.